Słuchajcie, dopadła nas klątwa twórców. Jak nagrywaliśmy dla was filmik z mojego biureczka i super smart termostatów do kaloryferów, to karta powiedziała nam papa i cały materiał nagrany poszedł w kosmos. Także no, smuteczek, ale nagrywamy to jeszcze raz. Dobrze, że wczoraj akurat zgrywałem resztę materiału, więc straty nie są ogromne. Także dzisiaj przejmuję kanał Kasi. Pokażę wam co prawda już nie montaż, ale zamontowane smart termostaty do grzejników. Rzucę wam screena z aplikacji, żebyście zobaczyli jak to działa. Fajny bajer. I potem przyjdziemy do montażu mojego biureczka w pokoju, który na razie jest graciarnią, ale będzie moim biurem. To do dzieła. Zakupiłem wcześniej takie termostaty. To jest akurat tylko dodatkowa głowica, ale w pierwszym pudełku jest jeszcze taki hub, który podłącza się do gniazdka gdzieś tam w centralnym punkcie domu. Zazwyczaj umieszcza się go przy routerze i on jest takim łącznikiem pomiędzy tymi mądrymi głowicami a naszym systemem smart. U mnie to jest w przypadku Apple HomeKit. Co trzeba zrobić? Odkręcamy starą, niemądrą głowicę. Wystarczy przekręcić ten pierścień, nic się nie wyleje, także spokojnie można to sobie robić na włączonych grzejnikach. Przykręcamy tę głowicę, konfigurujemy ją w systemie. No i to tak naprawdę tyle. I możemy sobie dzięki temu mądrze sterować temperaturką w mieszkaniu. Nie trzeba wstawać z kanapy, żeby zmienić temperaturę. Możemy zrobić harmonogramy takie cykliczne, żeby się samo podwyższała temperatura, obniżała w konkretnych godzinach. Mega wygodne i tak samo działa to z każdego miejsca na świecie. Więc możecie wyłączyć sobie kaloryferki, jak was w domu nie ma, i na godzinkę przed na przykład włączyć. Mega fajna sprawa. Tutaj Kasia coś mówi, że coś chce. Co chcesz, Kasiu? Ja bym chciała powiedzieć, że to jest fajne, ale może być niebezpieczne, bo jak ktoś się na was zdenerwuje, to może wam po złości wyłączyć grzejnik i nawet nie wiecie, że to zrobił. To prawda. Ale byłem kochanym mężem i dodałem Kasię do aplikacji, też może zarządzać naszymi grzejnikami. Tak, to prawda, potwierdzam. To chyba tyle, jeśli chodzi o wystąpienie Kasi, bo ma jakiś turbo dużo pracy. W swojej pracy, masło maślane, ale no siedzi, jest godzina, która jest Kasia godzina? Jest 17.30. 17.30, nagrywaliśmy materiał około 15, wtedy nam się dupła karta, pojechałem do sklepu, była turbo kolejka i ludzie się wpieprzali przede mnie, to jest masakra, nie polecam, bezczelni. Wróciłem tutaj, zrobiłem obiadek, 17.30, no i co? I dopiero zabieram się za montaż biureczka. Dobra, biurko przyszło w takim wielkim kartonie, już jest wyciągnięte. Nagrywaliśmy to, no ale wiecie, incydent z kartą, także zaraz zabieram się do skręcania. A cała historia z biurkiem jest taka, że no już kiedyś patrzyłem na te biurka i myślałem, że kupię sobie sam stelaż i oddzielnie blaty sam sobie to skręcę. Natomiast pojawiła się świąteczna promocja na sklepie Elzap, takim, który robi meble biurowe. No było tam drogo, ale na ten akurat model biurka wyszło 20% przeceny i do tego na kanale Daniela Rakowieckiego, polecam jeśli nie znacie, taki technik, elektryk, elektronik, naprawia wszystkie rzeczy, weszła kolejna promocja na 12% i się to zsumowało, więc to biureczko wyszło mi za jakieś 1400 zł, no, także bierzemy się za składanie. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. No i mamy to. Tak to się prezentuje. Chyba całkiem nieźle to wygląda. Jest skręcone. Macie tutaj producenta z bajerów, mamy pamięć na 4 wysokości, ładowarkę USB-C i USB typu A,
45 watów, można nawet sobie tutaj laptopa podłączyć na USB-C i się spokojnie będzie ładował. Na to, co wygląda bajerancko, to jest o. To. Czyli możemy lecieć w górę. I maszyna ruszyła. W najniższym położeniu mamy 72 cm wysokości, w najwyższym 121 czy 122. Bo także teraz mam to, o, tak pod łokciem. Całkiem bajerancki stolik. Jestem mega zadowolony. Teraz pozostało mi jeszcze dorzucić tutaj... Ops! O! Takie stópki do krzesełka biurowego, co by nam nie uniszczy podłogi. Podkleimy filcem i stanowisko biurowe będzie gotowe. I to by było wszystko w tym vlogu. Dziękuję Wam bardzo za pomoc w składaniu mebelka. Pozdrawiam Was cieplutko z mojego nowego biura. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję, zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym vlogu.